Zdrowia. Bazar z używanymi ciuchami warty 1,5 miliarda dolarów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie 3 zera, czyli 1000. Nie 6 zer, czyli milion. Ale 9 zer, 1,5 miliarda dolarów. To jest to, co IPO. IPO to znaczy Initial Public Offering, czyli to jest, kiedy firma prywatna idzie, oferuje swoje akcje dla publiczności, no to właśnie to jest taka initial, czyli ta początkowa, public, czyli publiczna offer, czyli oferta. No i oni będą się starali uzyskać 1,5 miliarda dolarów. Jest taka firma The Real Real, czyli prawdziwa, prawdziwa, czyli realistyczna, realistyczna. Jest to no firma, która w zasadzie nic swojego nie sprzedaje. Nie sprzedaje swojego, ale sprzedaje, jest komisem. Jest komisem, ludzie wrzucają te swoje luksusowe towary, no i sprzedają. Zaczęło to się w San Francisco w 2011 roku. No i w 2008 latach 1,5 miliarda, no to jest sporo. No całym tym kluczem do tego sukcesu, że ludzie tam tyle sprzedają i kupują i chcą kupować, no to jest to, że część jest chętna do kupowania kurtek Chanela za 4700 czy Rolexa za 7500. No oczywiście, że zegarek Rolexa można kupić w Nowym Jorku na ulicy ze straganu za 10 czy 15 dolarów, no ale ten Rolex to bardzo często się nazywa Rolex, no i odpada denko czy wieczko po 5 dniach i powiedzmy cyka, a nie płynnie chodzi, także ten autentyczność tego wszystkiego to jest bardzo ważna, no i to jest to, co oni, ten The Real Real właśnie mówi, że robi, że ten proces cały tego sprawdzania, czy te wszystkie luksusowe towary kupione za 20 tysięcy i sprzedawane teraz za 4 tysiące, no to one faktycznie kiedyś były 20 tysięcy i czy teraz są warte 4 tysiące. No, zatrudniają tam bardzo dużo ludzi, mają w niektórych momentach nawet tłumaczą, że mieli taką sytuację, że mieli sprawdzić tam jakieś brylanty, diamenty, jakąś kolię, że to zajęło 20 godzin pracy nad tym. No, ogólnie rzecz biorąc w Ameryce, no i na całym świecie, no w bogatszych krajach, no to ludzie jednak te tańsze rzeczy kupują i wyrzucają, na te snobistyczne, bardzo drogie rzeczy, no to kupują ludzie bogaci, no a ci biedniejsi jednak starają się udawać tych bogatych, no, ale zawsze te rzeczy używane, no to były takie troszeczkę no z drugiej ręki, jeżeli ktoś się pyta, ile kosztuje powiedzmy jakiś tam drogi samochód, no to znaczy, że go nie stać na to, no i to mniej więcej podobnie jest z tymi bardzo drogimi rzeczami, jeżeli ktoś zaczyna się pytać o cenę, to znaczy, że nie chce, że nie jest w stanie posiadać tego, czy wydać. No ale ci milenialsi, czyli urodzeni tam na około roku 2000, no już nie mają takich, powiedzmy, obaw, nie czują tego obciachu, no wprost przeciwnie, tłumaczą, że kupienie rzeczy używanych, takich luksusowych, no to przedłuża życie środowiska, jak życie przedłuża środowiska, no to jest to, co jest najważniejsze właśnie dla wszystkich w tym dzisiejszej społeczności. No i też dużo afer było, afer czy krytyki dotyczącej na przykład Burberry. Oni spalali dużo rzeczy, które powiedzmy nie sprzedawały się, no to Burberry paliło, żeby się nie dostawało na rynek wtórny, żeby to nie znikało tam od tyłu i spalali. No i te spalanie najbardziej denerwowało te dymy i te
dwutlenek węgla w powietrze, no ale też to, że powiedzmy tłumaczyli, że można było to taniej sprzedać gdzieś indziej. No, na pewno nie jest plan super luksusowych firm, żeby sprzedawały taniej. Ciekawe to jest to, że robili badania, no i rynek tych rzeczy luksusowych w Ameryce na 2018 to był 6 miliardów. Czyli ten Real chce 1/4 tego rynku zawładnąć. No ale ogólnie rzecz biorąc na rzeczy, ubrania i te wszystkie, no to jest w stanie osiągnąć 50 miliardów w 2023 roku. Ogólnie rzeczy używanych, nie tych luksusowych. W zeszłym roku to było powiedzmy 24 miliony, czyli od 2018 przez 5 lat podwoi się ilość sprzedawania tych rzeczy używanych. No jest to nieprawdopodobna skala, po prostu dużo ludzie kupują, no i dużo zaczynają sprzedawać. Neiman Marcus grupa, no to oni kupili taką firmę internetową właśnie podobną do tego Real i sprzedają różne te szczególnie torby damskie, to z jakiegoś powodu i akcesoria. To jest duży rynek. Inna strony internetowe to Poshmark, powiedzmy, też jest takim znanym stroną, która to sprzedaje. I ludzie ci, co kupują takie drogie rzeczy, chcą mieć pewność, no bo powiedzmy za $500, jeżeli ktoś kupuje podkoszulkę za 200 czy $300 z tego szpanu, no to faktycznie chce wiedzieć, że to jest prawdziwe. No to trudno to zrozumieć, ale tak jest. No jeżeli kupią na jakiejś innej stronie, a tam jest napisane, że te literówki na metce są niedobre, no to od razu można to w sumie rozpoznać. No to ludzie wysyłają zdjęcie do tej firmy i mówią, sprzedali mi to, no i oni niby oddają pieniądze i eliminują tamtych sprzedawców. No te komisowe to jest spore, no bo w najlepszym wypadku to ci sprzedający dostają 85%, no ale bardzo często dostają tylko 70%, a nierzadko się zdarza, że dostają tylko 55%, także prawie połowę ten komis jest w stanie zabrać. Firma chce sprzedać tych aukcji za 1,5 miliarda, no ale miała straty 80-milionowe w roku, który się skończył, w 2018 miała 80 milionów strat, a z zysków, czy z dochodów powiedzmy 200-milionowych, tak, także tam obroty są strasznie duże, no ale straty są nieprawdopodobne. No i 200 milionów obrotów, no to jest 55% wzrostu od poprzedniego roku. Także cała ta masa tych kupujących i sprzedających jest po prostu nieprawdopodobna. No gdzie te straty następują? Te straty następują, że w zasadzie 29% to były skasowane zamówienia. Były skasowane zamówienia ze względu na różne dziwaczne sytuacje. No ale pomimo wszystko firma miała w zeszłym roku prawie 3 miliony najróżniejszych rzeczy na sprzedaż. To jest nieprawdopodobne. Zatrudniają 100 ekspertów, jubilerów od kamieni. Także to jest cała też wielka robota, żeby to zatrudniają setki ekspertów właśnie od tych najróżniejszych do rozpoznawania autentyczności.
jeżeli no oni wiedzą, gdzie tam jest przystemplowany, gdzie jest napisane i tak dalej, wygląda na to, że to oszukaństwo, które kupuje się w Nowym Jorku, które przyjeżdża z Chin, no to dla oka fachowca jest faktycznie w miarę łatwe do zauważenia, no ale pomimo wszystko ludzie starają się sprzedawać to na tych stronach, no bo wiadomo, że czym jest droższe, no to dla tego podrabiacza jest jeszcze więcej do zarobienia, no tyle tylko, że czym bardziej chce dorównać temu oryginałowi, no to coraz bardziej drogie jest osiągnięcie tego wszystkiego. Na całym świecie, no te oszukaństwa, jak ktoś był w Chinach, no to tam widział na pewno, że to jest 500 miliardów dolarów rynek tych oszukanych rzeczy. No i to podskoczyło 10% w porównujący z 2016 roku. A 3 lata temu to było 460 miliardów. Także to wszystko idzie w tym kierunku. Ci, co produkują te prawdziwe rzeczy, no to im nie za bardzo zależy. Oni nie bardzo obawiają się, żeby współpracować z tymi firmami, które sprzedają ich oryginalne rzeczy, no ale to wiadomo, że rzeczy po 5, 10 czy 15 tysięcy jednak one gdzieś tam nie znikają i prędzej czy później trafiają na ten rynek wtórny i większość firm jednak nie chce współpracować ani stwierdzać autentyczności. Jedyną firmą, która trochę chce współpracować, no to jest Stella McCartney, czyli żona tego Murzyna, muzyka, no to ona mówi, że daje po prostu taki voucher, kupon dla firmy, która do kupienia nowych rzeczy, taki voucher tym firmom, które biorą udział, powiedzmy, w sprzedawaniu tych używanych rzeczy. No ale większość firm, Chanel powiedzmy, no to ściga tą firmę Real tylko dlatego, że tam czasami zdarzają się te fałszywe. No i między innymi właśnie ta firma Real w tych swoich rozpisach na temat tej propozycji do sprzedaży tłumaczyła, że jeżeli coś nie pójdzie dobrze z Chanelem w rozprawie sądowej, no to cena może spaść. Także się boją. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też, dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. To jest guziczek, naciśnij dzwoneczek, dzyń, o zawiadomieniach, o codziennych filmikach i do następnego.